Cześć, witam wszystkich na porannym przeglądzie rynku kryptowalut. 10 tysięcy. Wczoraj ilość subskrybentów przekroczyła 10 tysięcy. Jak zaczynałem nagrywać filmy, nie miałem żadnych oczekiwań. Jak stuknął pierwszy tysiąc, byłem naprawdę miło zaskoczony. Ale 10 tysięcy to już przeszło moje wyobrażenia. Przy okazji, 10 tysięcy złotych. Czy ktoś pamięta jeszcze taki banknot? Tak, kiedyś wszyscy byliśmy milionerami. No, może nie wszyscy. Ach, te zamierzchłe czasy. Tak, ale czy to naprawdę dobre, jak wszyscy są milionerami? To chodzi mi głównie o inflację. Tak, ekonomiści twierdzą, uczą w szkołach, że inflacja jest dobra. I to dla dobra ludzi dodrukowywuje się pieniądze. Bo przecież gdyby nie dodrukowywali, to ludzie by nie wiem, co zrobili. Nie wiedzieliby, co ze sobą zrobić. Pewno by nic nie kupili wtedy, tylko by trzymali te pieniądze i trzymali, liczyli, aż ich cena wzrośnie, ich wartość wzrośnie. No a gdyby nie było inflacji, to szary człowiek nie musiałby się zastanawiać, w co tutaj zainwestować, gdzie co kupić, żeby to, co zarobił, to, gdzie tam pracuje, żeby przechować wartość tych pieniędzy. No niestety, tak działa ten system, w którym żyjemy, że no jest zrobione tak, żeby szary człowiek nie miał za łatwo i żeby musiał pracować niemalże do końca życia, żeby jakoś wiązać koniec z końcem. Tylko niektórym udaje się żyć poza systemem albo tak się ładnie wkomponować, że czerpać z niego garściami. Także nie dajcie się przekonywać, że inflacja jest dobra. Dobra. A, jeszcze przy okazji chciałem was przeprosić. No niestety wróciłem. No i niestety mamy spadki. Nie było mnie przez jakiś czas. Ładnie tutaj wszyscy, mam nadzieję, pozarabiali. No ale wróciłem i na razie trochę będę nagrywał filmy. No, grubasy też to zauważyły. No cóż mówić tutaj dużo. No chcieli się dostosować do mojego smętnego klimatu i pesymistycznego podejścia do rynku kryptowalut. No i mamy spadki. Sorry wszystkim, no ale no pewno trochę to jeszcze może potrwać. Ale już taki przekaz do tych na górze. No już nie musicie tak się podlizywać. Okej, też powiem, że coś tam jeszcze wzrośnie. Także zaczynamy przegląd. Zanim przejdę do przeglądu, to jeszcze mi się przypomniała jedna rzecz. Wczoraj jedna osoba ostentacyjnie odsubskrybowała mój kanał. Jak mogłeś? Dobrze, już się tu nie ma. Bardzo dobrze. Tutaj na tym kanale mają zostać tylko sami wyznawcy prezesa. Żadnych negatywnych komentarzy nie chcę słyszeć. Nic. Zero. Po prostu tylko ci, którzy ślepo wierzą w to, co ja mówię. Stuknęło 10 tysięcy subskrybentów i nie chcę słyszeć żadnych negatywnych opinii. Żadnych hejterów. Wszyscy wypad. No właśnie, tak się to właśnie dzieje, jak ludziom szajba odbija. No, tak. Niestety jest to proces nieunikniony i no i trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że jeżeli coś gdzieś osiągniemy, to niestety zmienia nam się myślenie, psychika i tak jak wcześniej tacy byliśmy fajni i tacy do rany przyłóż, to nagle okazuje się, że już dawni koledzy już nie są tacy fajni, już się z nami nie da pogadać. No, ciężko to może jakoś sensownie wytłumaczyć, no bo chyba jakoś tak jest psychika ludzka skonstruowana, że jak już ktoś to można sobie prześledzić przez historię różnych dyktatorów, jakie oni mieli już odchyły. No ja osobiście staram się gdzieś kontrolować ten proces i naprawdę to nie jest proste, żeby mieć świadomość tego, co się dzieje z nami samymi, z naszym umysłem, jak zmienia się pod wpływem tego, w którym miejscu siedzimy, jak nasz punkt widzenia zmienia się od punktu siedzenia. No, jak na razie uważam, że daję sobie radę z tym spokojnie.
Tak, ci, którzy za bardzo na poważnie podejdą do tego, co mówiłem wcześniej, no to trudno, to jest ich problem. Dobra, zaczynamy przegląd. Mam nadzieję, że trochę urozmaiciłem na początku, żeby już nie było takich smętnych przeglądów. No tak, ale tutaj na czerwono mamy tabelka po prawej, wszystko na czerwono. No jak tutaj być teraz optymistycznie? Nie bójcie się, kupujcie w korektach. Na pewno wzrośnie. Jeszcze 100 lat będzie Bitcoin szedł do góry. Aż będzie po biliony dolarów za jednego Bitcoina. Gdzie tam biliony? Biliony bilionów. Tak. Dobra, do rzeczy. Mówiłem wczoraj, że no, że teraz jesteśmy w takim miejscu w trójkątach. I albo góra, albo dół. Dzisiaj rano wygląda, że jednak dół. Bitcoin co prawda nie przetestował nam tych oporów. I od razu takie mocne spadki. No można jeszcze tutaj pokusić o twierdzenie, że mamy fejkowe wyjścia dołem. Ale spójrzmy na IOTę, która miała fejkowe wyjście górą i fejkowe wyjście dołem. Wróciła do trójkąta. Wczoraj mówiłem, że wyjście górą. Skończyła się dzień z bardzo nieciekawą świeczką. Duży knot od góry, mały korpusik czerwony na dole. A dziś od razu w dół. No patrząc na tego typu wykres i na to, co się dzieje teraz na rynku, no ciężko tu być optymistą. No postaram się znaleźć za i przeciw. Bitcoin Cash. Mówiłem, ten rejon walki wcześniejszego ATH. Niestety kurs nam spada i ta linia została przebita. Tak, nie wygląda to za dobrze. Bitcoin wrócił do testowania wcześniejszej linii trendu, która już była tutaj przebijana góra-dół. No, także tu może być ostatni dzwonek. Może się tak skończyć jeszcze jak te świeczki z dużymi knotami od dołu i powróci. Ale trzeba brać pod uwagę to, że tak jednak może nie być. Wrysujmy sobie tutaj wsparcie na jednej świeczce. Na dołku lokalnym. No i zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Bitcoin Gold. To już mówiłem, że na Gold, no niestety, to jakby na całym tle innych kryptowalut nie za bardzo. To już będziemy testowali linię trendu wzrostowego. Raczej na Goldzie bym się teraz nie skupiał. Bitshares. Niestety poniżej wcześniejszego ATH. Dash. Ogólnie wszędzie są spadki, więc żeby się jakoś tak bardzo nie powtarzać, to tylko postaram się mówić to, co jest znaczące. Tutaj jest znaczące to, że Dash utrzymuje się powyżej wcześniejszego ATH i powyżej linii trendu wzrostowego. ETC bardzo blisko linii trendu wzrostowego. ETH, no tutaj jest bardzo wysoko ETH. Jak była korekta, to już mówiłem wczoraj, zatrzymała się na wcześniejszym ATH, więc bardzo pozytywnie. Jedna z mocniejszych walut. Game. Tutaj doszliśmy do testowania wcześniejszego szczytu. No też ważne miejsce. Jeżeli w tym miejscu nie odbijemy, no to niestety pewno będziemy lecieli dalej. I IOTA. Tu już wspomniałem na początku trochę o IOTA. I lecimy w dół. Dzisiejsza lub jutrzejsza świeczka już może niestety tutaj nam. Jeżeli jutrzejsza świeczka przebije dół dzisiejszej, no to niestety może się okazać, że mamy kierunek wyjścia dołem z tego trójkąta. I raczej będziemy szli w dół. O IOTA mówiłem przed wyjazdem, że no jest obiecująca. No a teraz tak, no nie wiem czemu, ale coś patrzę na nią krytycznym okiem. Coś tu mi się nie widzi. Zobaczymy, jak się to wszystko rozwinie. Sam już projekty, które naśladują,
Więc no zobaczymy. No, na razie mamy fajka wyjście górą, dołem, tu znowu górą, znowu dołem, jakiś taki roller coaster, a mówiłem, że jak już jest trzecie wyjście, to już na 90% pójdzie ten kierunek. No niestety 10% i idziemy w dół. Także trzeba brać zawsze pod uwagę wszystkie możliwe scenariusze. Lisk. Tak, Lisk się wkomponowuje, tak jak reszta kryptowalut. Litecoin podobnie. Zbliżamy się do linii trendu wzrostowego. Neo. Miejsce na odbicie. Ale patrząc na cały rynek, może nie wytrzymać to wsparcie na wcześniejszym ATH. OMG. No, wcześniejsze ATH przebite. To widać, że niektóre już właśnie wsparcie zostały przebite i to jest bardzo niefajne. Jeżeli dzisiejszy dzień się nagle nie odmieni, sentyment na rynku, no jest jeszcze dzisiaj szansa, żeby te czerwone świeczki się zamieniły na zielone i był taki kop w górę. Ale jeżeli dzisiejszy dzień będzie się kończył na czerwonych świeczkach, to naprawdę to będzie zły znak na przyszłość. Tum. Tutaj trójkąt, jeszcze gdzieś w tym trójkącie, a u gór też nam w dół idzie saja koń. Utrzymuje się jeszcze powyżej ATH, ale też te wsparcie może się nie utrzymać. Steam. Ach, Steam. No niestety wsparcie na wcześniejszą ATH padło. Stratis. Jeszcze walczy. Stellar. No tu jeszcze powiedzmy jest w trójkącie. Waves. No jeszcze gdzieś walczy na wsparciu. Ale popatrzmy sobie złoto, tak dla odmiany. Jakie ładne mamy odbicie od 12 grudnia na złocie. Tutaj fałszywe wyjście dołem. Testowanie od dołu tej linii trendu wzrostowego. Przebicie. I teraz, co tu jest ważne? No mamy ważne opory, dużo szczytów lokalnych. Zobaczcie, że dużo szczytów lokalnych. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, ten jako jeden, piąty, w rejonie 1300 dolarów. To jest rejon bardzo ważnego oporu teraz na złocie. 1300 dolarów. Jeżeli zostanie ten rejon przebity i kurs utrzyma się powyżej 1300 dolarów, to może to być no, sygnał do mega wzrostów na złocie. Jeżeli kolejny raz nam się tu kurs odbije od tego miejsca, choć patrząc pod uwagę, że mniej więcej dana linia jest testowana, tym jest słabsza, no bo już nie ma komu sprzedawać. Ale jak widać, przez cały czas dochodzą nowi sprzedający. Skoro kilka razy, tutaj potem mieliśmy wybicie raz, ale kurs znowu wrócił do tego rejonu. Tutaj widać, że komuś zależy mocno, żeby kurs nie przebił nam się powyżej 1300 dolarów. Ktoś ustawia nowe zlecenia. Czyli to nie jest tak, że jak normalnie mamy na rynku, że popyt, podaż i ci, którzy tutaj sprzedawali, już się wyprzedali, kurs może spokojnie iść w górę. Nie, przez cały czas ktoś pilnuje tego poziomu. Nie wiem czemu, no ale jakoś tak widać, że ten poziom tutaj jest ważny. Dobra, lećmy dalej. NEM. No też idziemy w dół. Monero. Również w dół. Ripple. Ripple wczoraj zrobił nowe ATH. Jakieś kolejne pozytywne informacje o Ripple. Dzisiejsza świeczka w przeciwieństwie do innych wykresów nie przebiła tej wczorajszej jeszcze. I Ripple tutaj po, czy nawet przed ETH, bo ETH wygląda też w miarę dobrze, ale wygląda najlepiej z tych wszystkich walut, które tutaj analizuję. Bardzo ciekawe, czego ten wykres też jest taki strasznie napompowany. Ta pionowa linia bez jakiejś większej korekty. XVG, no
Mówiłem ostatnio, że tu bardziej spodziewam się, że będziemy testowali punkt wyjścia niż w górę. Mam nadzieję, że ci, którzy oglądają mój kanał, gdzie powtarzam, nie kupujemy na górkach. Jeżeli pokupowali sobie na hypie tutaj, czekają, że im wzrośnie i kurs znowu przebije nowe ATH. Bo tutaj najlepiej się uczyć jednak na swoich błędach. Czasami ciężko popatrzeć u kogoś i mówić tak, okej, wiem. No tu widać, że niestety no, tendencja jest w dół. Także już nieraz mówiłem, że czasami lepiej zostawić złudzenia gdzieś i marzenia, wiarę w to, że gdzieś pójdzie w górę, a popatrzeć na rzeczywistość, jak wygląda. Zcash wygląda jeszcze w miarę sensownie, bo jesteśmy powyżej wcześniejszego ATH, które gdzieś tam było tymi knotami, tym knotem przybite przynajmniej, ale jest szansa jeszcze na odbicie. Dobra, wróćmy do Bitcoina. Na razie ta świeczka wygląda bardzo kiepsko, ale jest jeszcze wcześnie rano. U mnie jest 7:27, więc cały dzień się jeszcze może nam to wszystko odwrócić. Jeżeli się nie będzie odwracało i będą się utrzymywały przez dzisiejszy cały dzień spadki i od jutra również, no to można się spodziewać, że będą testowane dołki ostatnie, przy ostatnich spadkach. I tu wtedy mielibyśmy falę A, falę B i fala C będzie leciała spadków. Teraz optymiści powiedzą, okej, to będzie nasza korekta, tak, czekaliśmy wszyscy na korektę i lecimy dalej w górę. Pesymiści powiedzą, ale tu już jest głowa z ramionami, odwrócenie trendu, pęknięta bańka i nie lecimy w górę, tylko będziemy mieli teraz spadki. No może być tak, że te ostatnie 2 tygodnie były takim wystrzałem ostatnim. Co prawda nie wszystko jeszcze gdzieś tam poszło, gdzie by mogło pójść wysoko, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że no są pewne ograniczenia. No i może się okazać, że niestety. No niestety już nie ma komu kupować teraz. Żeby kurs szedł w górę, musi ktoś kupić po cenie wyższej niż wcześniej. Czyli musi znaleźć się kolejny wierzący, który będzie wierzył, że sprzeda to drożej. Na rynku kryptowalut mamy czystą spekulację. Nikt nie jest w stanie jakoś sensownie wycenić realnej wartości kryptowalut. Jest ich tak dużo, że tak jak na początku było mówione, że Bitcoin jest deflacyjny, porobione forki na Bitcoiny, potworzone różne kryptowaluty, kryptowaluty 2.0, kryptowaluty 3.0, zmiany technologii. No, namnożyło się tego naprawdę bardzo dużo do wyboru, do koloru. I mało osób sobie zdaje sprawę, że 90% tego, co jest, to jest nic nie warte. Nic. Naprawdę to jest warte tyle, co. Nie wiem, no naprawdę to tak jak jakieś karty, nie wiem, podarunkowe, nie, zły przykład, nie karty podarunkowe, jakieś, powiedzmy, są kolekcjonerzy, którzy zbierają różne zdjęcia, różne takie upominki. Tylko że w tym przypadku tutaj jest namnożone tego tak dużo, że można kolekcjonować, powiedzmy sobie, kryptowaluty, tylko że one przez cały czas się mnożą. Bitcoiny są przez cały czas kopane. Większość kryptowalut jest kopanych. Więc tak naprawdę w tym momencie największą wartość to jest wartość kolekcjonerska tego wszystkiego. Tylko jeżeli przez cały czas ktoś nam dorzuca, czyli mamy podaż, a już nie ma tych nowych kolekcjonerów, którzy będą liczyli na to, że sprzedadzą temu to komuś później drożej. Więc może nam się tu rynek załamać mocno. To jest informacja dla tych, którzy kupują jakieś bardzo egzotyczne waluty z bardzo niską kapitalizacją. To, że jest niska kapitalizacja, nie oznacza, że nie będzie jeszcze niższa. Może być jeszcze minimalna. Dobra, myślę, że to tyle na dzisiaj. I do usłyszenia następnym razem.